mieszkamy sobie pod brzozami. Proszę, jakie rozwiązanie? Rynna i zarazem piorunochron. Tak. Zobacz, wszystko jest kwestią treningu. Potrenowałeś i zobacz, jak ci dobrze idzie. Wyruszamy! Jeszcze nie wyjechaliśmy, a już awaria. No, ale Zbyszek, to nagraj, że miałem wszystko. Miałem dętkę, kombinerki, łyżki. Ale to tylko on tak mówi, bo tak naprawdę to nie miał, to kamery tak mówi. Po prostu Piotr jest niepożegnowany. Pompkę raz. Kurwa. Pompkę nawet miałem. Kurwa. Ale masz parcie na szkło. Ja mam straszne parcie na szkło. Ale widzisz, potrzebuję wzmocnień pozytywnych. Znaczy, że mam deficyt jakiś, tak? Po prostu w domu nie jestem zaspokajany, jeżeli chodzi o ten deficyt wzmocnień pozytywnych. A może kubka nie... Ty no. Bo okaże się, że wszystko było dobrze, tylko pompka zła. Nie ma, jak już tego związku. No, skakuje ładnie, elegancko. No i się zaczęło szukanie drogi, a zdążyliśmy przejechać jakieś 200 metrów. Następne 50 metrów przejechaliśmy, znów szukamy drogi. A czemu ty nie wziąłeś siodełka rowerowego? Ja? Elektrowni niestety nie można filmować, w związku z tym tylko mogliśmy zwiedzić, no ale chociaż możemy sobie popatrzeć z zewnątrz, jak to wygląda. Na tle te piramidy za domki do wynajęcia są, czy co to no, jest? No, no, to piramida. A tu kominek fajnie. No, wiem, że miejsce na drewno, nie?
Pojeść? Sprawdzi wasu? A weź zgaś, zgaś i zapal, tak? Zgaś i zapal, zgaś i zapal. Jaka to jest słone, to jak świeci? Dzięki. Słone. Właśnie, to lepiej jest. Słone. Ale słone jak świeci, jak nie świeci, to słodkie. Zepsuła? Nie zepsuła. A tam masz jeszcze dla Ligo. Ciekawie, oczywiście pobłądziliśmy, wyjechaliśmy sobie jakąś drogą, zrobiliśmy 3 km pod górę i z górki, no oczywiście musieliśmy zawrócić, a teraz się okazuje, że grupa nam zniknęła i błądzimy, a jest ciekawie, a my jesteśmy koło tego domu, ale my jesteśmy koło tego domu, co byliśmy. No to jedziemy do tej jutrzenki, bo tam na pewno trzeba się spotkać. Bo tam gdzieś obiad był, nie? Tam na tej ulicy. To my to dojedziemy. Kurczę. Ale jajo. Nie no, musi być przecinka przez las do tamtej drogi asfaltowej. Nie ma, że boli. Jakby co, mamy GPS-a. Czas na obiadek. Mniam, mniam. Dobra, słuchajcie, najpierw zaczniemy od historii tego miejsca. Słuchajcie, przyjechali się do Piaszna. Piaszno nazwę ma oczywiście od piaszczystych nieurodzajnych gleb. Nie? Jesteśmy na górze, która ma 220 metrów nad poziomem morza. Tutaj stanął ostatni lodowiec. 15 tysięcy lat temu to jest morena czołowa z ostatniego lodowacenia. I właśnie dzisiaj ten lodowiec jest na Grenlandii, gdzieś tam na Islandii dosyć daleko, a 15 tysięcy lat tutaj czoło było tutaj. Klimat zaczął się ocieplać i pierwsze osadnictwo na tych terenach było w V wieku przed naszą erą. Mam kamienne siekierki. Nawet z tego okresu. V wiek, epoka właśnie kamienia. III, IV, II, I, kultura łużycka, kultura pomorska, kultura ceramiki sznurowej, urny. Tam, kto był na tej osadzie, jest zrobiony przekrój przez tak zwany kurha. Mam nawet urny z tego okresu. To był teren niemiecki, także Niemcy musieli mieć, wiecie co, na
pola wszystko zinwentaryzowane, muszą być to niemiecki ornuk i tak dalej, a że na polu była kupa kamieni, wiecie, to przeszkadzała niemieckim rolnikom, zaczęli kupę kamieni rozkopywać i coś odnajdowali w środku, grób skrzynkowy w środku urny. Tutaj w Piaśnie Niemcy rozkopali w 1925 roku, te badania robili do 30 roku nawet, archeologiczne, 31 kurhanów rozkopali, urny wywieźli, te co najcenniejsze, do muzeum do Greifswaldu, 5 zostawili w lokalnej szkole tutaj w Piaśnie, która się w wojnie II światowej spaliła, no i po jednej takiej najgorszej urnie to zostawili temu gospodarzowi, której znaleźli tam te urny. Nie? Też taką jedną urnę mam. Właśnie po moich pradziadkach i jeszcze są 4 kurhany u mnie na polu i są pozostałości po kamiennych kręgach. A kamienne kręgi to wiecie, to już drugi wiek naszej ery. Tak mówię, a niektórzy mówią, że to do kultury się mieszały, to tam zastali jedni, użytkowali drudzy, następni użytkowali i tak dalej, i tak dalej. Ta magia okrągłości przede wszystkim, nie? Kamienne kręgi, pierwsze kościoły i tak dalej też były na zasadzie okręgu, a na dzisiaj wszystkie kościoły są na zasadzie półokręgu, nie? Zawsze, gdzie było okrągłe miejsce, tam się podejmowało najważniejsze decyzje, nie? Teraz w zależności jaka to była kultura, to właśnie archeolodzy odczytywują po kształcie tych urn, po kształcie rysunków na tych urnach. A jaka to jest forma naczynie? To jest naczynie gliniane. Tak, jest to taka ulepiona z gliny urna, ja mógł nawet ją przynieść, ale mam schowaną ją w bardzo dobre miejsce, żeby się zabezpieczyła, nie? Ale to gliniane czy kamienne? Glina. To był dobry obserwatorem, kamienne żarno jest gdzie? Jest. Tam na dole. To jest, i od tego żarna zaczęła się moja pasja. To jest autentyczne. To jest autentyczny żarno, słuchajcie. I jak było żarno, słuchajcie, a żarno wiecie do czego służyło? Do mielenia zboża na mąkę, nie? A teraz stoimy przy czym? Przy piecu, na chleb. Słuchajcie, są dwa rodzaje pieczenia chleba. Jest chleb na zakwasie i na drożdżach. Na zakwasie to jest roszczyn na kwasie mlekowym, a na drożdżach jest to co? Drożdżowy. Jest to roszczyn alkoholowy. No tak. Jest to zacie. A chleb upieczony na drożdżach, jest upieczony zacie. I teraz tak, jeżeli chcemy mieć dużo tych kultur właśnie zdrowej bakterii, nie, w żołądku, to musimy jeść kiszonki, bo to jest kiszonka. Kwas mlekowy to jest kiszonka. Ogórki mają kwas mlekowy, kiszona kapusta ma kwas mlekowy, kiszonka dla zwierząt ma kwas mlekowy. Żeby dobrze trawić i tak dalej, musimy mieć miliony tych szczepów bakterii w żołądku. A chleb na drożdżach jest to, też jest to chleb, nie, ale... Jest to chleb taki szybki, który się szybko może upiec, drożdże wiecie, raz, dwa zrobią, żeby ten chleb był duży i go się wkłada do pieca i się go piecze. Dobra, teraz wracamy do gotu. Metoda budowy, wiecie jak się nazywa fachowo, jest to metoda sumikowo-łądkowa, czyli budowa bez gwoździ. Jest jeden, ten pionowy, to są tak zwane sumy i w te sumy są nakładane łądki, jedna po drugim, nie? Tam jest zdjęcie, jak to jest zbudowane i uszczelniane to jest mchem, gliną i jakąś trawą, wiecie, żeby te szczeliny były, bo nie było narzędzi do obróbki drewna, nie? A jak były jakieś narzędzia, to wiecie, one były przeznaczone na, wiecie, jakąś tam broń początkowo. A wykorzystywano do budowy to, co było na miejscu oczywiście. Glina do uszczelniania tego, kamienie do fundamentu, belki do murów, a na dach tłomę, trzcinę, jakąś tam trawę. Goci to jest drugi wiek naszej ery, a wiecie, kto to byli Goci? To byli Skandynawowie. To byli bracia Wikingów, tylko Wikingowie byli właśnie z dzisiejszej Norwegii tam i tak dalej, a Goci wzięli nazwę od dzisiejszej wyspy Gotlandii. Nie, to był naród bardzo, bardzo wojowniczy. Słuchajcie, oni byli w drugim wieku naszej ery, na IV wieku już podbili Krym. Tam troszeczkę, wiecie, bali się tam na wschód iść, bo tam były jeszcze bardziej waleczne rody i poszli na Rzym. W 1435 roku zwojowali Rzym i Teodoryk I to był pierwszy gocki cesarz Rzymu. Później w VII wieku powędrowali do dzisiejszej Hiszpanii, czyli do Galii dawnej, a po drodze się podzielili. Byli Ostrogoci i Wizygoci. Ostrogoci z Ost i Wizygoci, czyli West, nie? W VII wieku dołączyli do Hiszpanii, no i wiecie, tam były pomarańcze, piękne dziewczyny, piękna pogoda, zawsze było ciepło, no i tam było i historia o gotach zaczynała. Się nie chciało zostawić? Na pewno geny, na pewno geny po sobie zostawili i są tutaj rozsiane. Mówi, że ziemia jest słaba. Ale są tam. Ale się nie ma, w tym nikt dobrze nie wygląda. Taka nowoczesna, no też to może, szkole ciało. Może mieli jakiś tam, wiesz. To ci czarownicy jednego transa macie. Ale powiem, że ta czarownica to ma jaja jednak, nie?